pewien ponury październikowy poranek, wędrując po wyjątkowo podniszczonej bibliotece w Archangelsku w Virginii, natknąłem się na dość dziwną i obszerną książkę. Miejsce to było praktycznie zabytkiem historycznym, ponieważ zostało zbudowane we wczesnych latach 1800 i przetrwało mijające stulecia z niewielkimi naprawami, poza niewielkimi innowacjami, takimi jak elektryczność czy ogrzewanie. Nie jestem osobą, która zagłębia się w czarną magię, czy jakkolwiek to nazwać, ale tytuł tej książki zaintrygował mnie bardziej niż tylko trochę. Księga imion. Była duża i stała na orzechowo-brązowym biurku, które wyglądało prawie tak staro jak samo miasto. Skrzypiące drewniane krzesło, które stało za nim, wyglądało na równie wiekowe. Powoli usiadłem na krześle, uważając, aby się nie zawaliło, jeśli nie było tak solidne, jak mi się wydawało. Gdy rozsiadłem się wygodnie, przyjrzałem się uważnie książce. Okładka była bez charakteru, gdyż ukazywała mi jedynie czarną pustkę, choć dostrzegałem litery D.A., wyryte drobnym drukiem w prawym dolnym rogu książki. Inicjały, jak przypuszczałem, pisarza. Wziąłem okładkę do ręki i uchyliłem pierwszą stronę. Następnie uchyliłem kolejną pustą stronę, a po uniesieniu drugiej pustej strony odkryłem w końcu słowa. Księga imion. Pod nią znajdowały się ponownie inicjały D.A., i tym razem pod inicjałami były słowa. Ci, którzy nie znają mocy tajemnych słów, byliby mądrzy, gdyby nie czytali dalej. Ci, którzy nie znają znaczenia imion, byliby mądrzy, gdyby nie czytali dalej. Ci, którzy nie znają znaczenia tych słów, byliby mądrzy, gdyby dalej nie czytali. Ci, którzy są świadomi mocy tajemnych słów, znaczenia imion i znaczenia tych odczytywanych słów, powinni dalej czytać z ostrożnością. Nie nadużywajcie tajemnicy słów. D.A. Gdy czytałem ten fragment, ogarnęło mnie przytłaczające poczucie strachu, ale moje akademickie zainteresowanie zmusiło mnie do odwrócenia kolejnej strony. Ta strona ujawniła mi listę miejsc, napisanych bardzo małym, odręcznym pismem. Szybko zorientowałem się, że to, na co patrzę, to lista krajów oraz prowincji, miast i miasteczek w obrębie tych krajów. Gdy przeskoczyłem kilka innych stron, znalazłem tylko listę różnych krajów i doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie jest tam każde miasto, miasteczko, prowincja lub kraj na świecie. Po kilku minutach szukania udało mi się znaleźć Archangelsk, Virginia, Stany Zjednoczone, a następnie dalej po prawej stronie numer 3968. Nie zdziwiło mnie, że książka miała w sumie ponad 3000 stron, bo to naprawdę był ogromny behemot. Przechodząc na stronę 3968, znalazłem listę nazwisk, które wydawały się być w porządku alfabetycznym. Aaron Aaronson, Aaron Abercrombie, Aaron Abernathy. Lista nazwisk ciągnęła się przez kolejne strony. Przeskoczyłem kilkaset stron i znalazłem tylko więcej imion i nazwisk. Pomijając kolejne kilkaset stron, znalazłem kolejne nazwiska. Gdy przedarłem się przez ponad kilka tysięcy stron, natrafiłem na jedną zatytułowaną Słowa rytuału. Odwracając tę stronę, znalazłem listę słów, które nie wyglądały na angielskie, choć były zapisane angielskimi literami. Przeczytałem na głos ciszonym głosem. Nosaj noch ted. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to wyjaśnić, ale dla mnie te słowa brzmiały źle. Przeczytałem na głos kolejny zestaw słów. Semaj ksela enok. I te również brzmiały dla mnie nieludzko, nienaturalnie. Kontynuowałem czytanie list nienaturalnych i źle brzmiących słów, ale wkrótce wróciłem do sekcji z imionami w książce.
Wracając do Archangielska, kontynuowałem czytanie imion. Imię za imieniem, których nie rozpoznawałem, ale było jedno, które brzmiało znajomo. Bibliotekarz powiedział mi, że nazywa się Jonas Steinberg i z pewnością było to nazwisko Jonas Rudolf Albert Steinberg. Powiedziałem to na głos. Jonas Rudolf Albert Steinberg, a potem z jakiegoś dziwnego powodu wypowiedziałem rytualne słowa. Semaj Ksela Enog. Nie wiem, dlaczego myślałem, że coś się stanie. Przypuszczam, że sam nie wiem. Wtedy nagle usłyszałem kobiecy krzyk. Podskoczyłem i odwróciłem się w kierunku krzyku, szybko wstając z krzesła, by zobaczyć, co się stało. Co się dzieje? Co się dzieje? Zapytałem jednego ze stojących obok mężczyzn, również idących zobaczyć, co jest nie tak. Bibliotekarz, on po prostu nie żyje. Wykrzyczała jakaś kobieta, która, jak zakładałem, krzyknęła w pierwszej kolejności. W całej sali wybuchł jazgot stłumionych głosów. Stałem tam. Siła tajemniczych słów. Czy ja zabiłem człowieka, wypowiadając jego imię, a potem rytualne słowa? Im więcej o tym myślałem, tym bardziej dochodziłem do ponurej świadomości, że mogłem spowodować śmierć bibliotekarza. Pobiegłem z powrotem w stronę złej, jadowitej książki, której nie mogła stworzyć żadna sprawiedliwa istota, i rozpaczliwie szukałem swojego imienia. W końcu znalazłem je i powiedziałem: Andrew Charlton Ward, a potem Semaj Ksela Enog. Odebrałem życie człowiekowi, więc nie byłem godny, by dłużej żyć. Upadłem. Ci, którzy nie znają mocy tajemniczych słów, byliby mądrzy, gdyby nie czytali dalej. Ci, którzy nie znają znaczenia imion, byliby mądrzy, gdyby nie czytali dalej. Ci, którzy nie znają znaczenia słów, byliby mądrzy, gdyby dalej nie czytali. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę creepypasty. Lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.